Dzisiaj zaczynamy wieczorem. Dobry wieczór. Każdego wieczora tu w Jerozolimie, przy Bazylice Bożego Grobu, przy Bazylice Anastazis, ma miejsce niezwykły rytuał. Rytuał zamknięcia drzwi do bazyliki, zamknięcia zakonników w środku w tej bazylice oraz przekazania kluczy do bazyliki zarządcy tego terenu. Ten rytuał nie ma nic wspólnego z symbolicznym pogrzebem Jezusa i zamknięciem go w grobie. Jest on jedynie prostym, odziedziczonym rytuałem po okresie, kiedy muzułmanie zawładnęli tym terenem i zawładnęli również bazyliką Anastazis. Wtedy przed chrześcijańskimi pielgrzymami zamykano drzwi i otwierano je dopiero wtedy, gdy wnieśli opłatę, aby móc wejść do środka. Rytuał iście pogański, ale mówi nam o coś, o tajemniczości tego miejsca. Całe misterium dotyczy jednakże nie drzwi, nie bazyliki jako takiej, ale dotyczy zmartwychwstania. I temu poświęcony jest ten dzisiejszy odcinek, który zaczynamy wieczorem, ale wieczorem, w sobotni wieczór wszyscy udajemy się przecież do kościołów na nocne czuwanie, aby rankiem pierwszego dnia tygodnia udać się do symbolicznych grobów w naszych kościołach i tam doświadczyć tego, co znaczy śpiewać uroczyście, alleluja. Zapraszam zatem najpierw na tę tajemniczą uroczystość zamknięcia drzwi do Bazyliki Bożego Grobu. Częścią tego rytuału jest drabina, po której wchodzi posiadający klucze do bazyliki. Ta drabina następnie zostanie przykazana przez górne okienko, przez środkowe okienko w drzwiach do bazyliki zakonnikom, którzy tam zostaną zamknięci za życia, pogrzebani. Znajdujemy się w zachodniej części Jerozolimy w pięknym parku Mamila. Oczywiście 2000 lat temu tego parku tutaj nie było, ale tu, w tym miejscu, w 70 roku, w 67 roku do 70 roku stacjonowały dwa potężne legiony rzymskie. Legion 10 Fretensis, który uczestniczył w ukrzyżowaniu Jezusa, i Legion 12 Fulminata, który razem z pozostałymi dwoma legionami uczestniczył w akcji tłumienia powstania żydowskiego. Stacjonowali tutaj pod wodzą generała rzymskiego Tytusa, syna imperatora Wespazjana. Zanim jednak wszystko to się dokonało, tutaj, na tym terenie, mieścił się cmentarz. Pozostałości tego cmentarza można oglądać do dziś. Są to groby z początku pierwszego wieku, a więc z czasów Jezusa Chrystusa. Jak bardzo mogą one być podobne do tego, w którym Jezus został pochowany, za chwilę zobaczymy. Zanim dojdę do tego miejsca, które mnie interesuje, muszę się przecisnąć takimi krzaczorami. I oto jestem w jednym z ciekawszych znalezisk, które odkopano pod piachem w 1892 roku. Jest to miejsce absolutnie niezwykłe i chciałbym, żebyśmy na chwilę na to miejsce spojrzeli, używając naszej własnej wyobraźni, bo być może, jest to wielce prawdopodobne, stoimy przed grobem, który jest łudząco podobny do grobu Jezusa.
Z Ewangelii według świętego Łukasza dowiadujemy się, że Jezus został pochowany w grobie, którego właścicielem był Józef z Arymatei. Grób ten był wykuty w skale. Kilka słów o Józefie. Józef z Arymatei był uznany za człowieka sprawiedliwego, ale podpowiada Ewangelia, był członkiem Wysokiej Rady, czyli Sanhedrynu. Musiał więc być człowiekiem niezmiernie wpływowym, chociaż to nie przeszkodziło przeciwnikom Jezusa w osądzeniu go i niesprawiedliwym skazaniu na śmierć. Natomiast to świadczy o tym, że Józef z Arymatei był człowiekiem bogatym. A jeżeli był człowiekiem bogatym, to również wpływowym. Nic się nie zmieniło przez 2000 lat. Pieniądze otwierają drogę do bardzo wielu miejsc i do bardzo wielu ludzi. Także do Piłata, do którego Józef z Arymatei udał się, aby wynegocjować ciało Jezusa, który został przecież uznany za złoczyńcę, więc nie przysługiwał mu jakiś szacowny pochówek. Pochówek z balsamami, pochówek z wonnościami, pochówek w bogatym grobie. A jednak Józefowi z Arymatei udało się to wynegocjować. My stoimy tutaj przy grobie z początków pierwszego wieku. Jest to prawdopodobnie, tak uważają archeolodzy, jeden z grobów herodiańskich. Co do tego toczy się spór. Niektórzy uważają, że należał on do rodziny królewskiej. Jak skonstruowany był taki zacny, bogaty grobowiec? Przede wszystkim przed wejściem do tego grobowca była podstawa, na której stawiano jakiś symboliczny monument, któremu nadawano nazwę nefesh, czyli dusza. Odwiedzający grobowiec musieli najpierw przejść przez spotkanie z duszą zmarłych, z duszami zmarłych, których ciała złożono w tym grobie. A następnie poprzez to atrium, czyli otwartą taką przestrzeń, czasami zadaszoną, czasami otwartą, wchodzono po schodach do głównej komory grzebalnej, gdzie tam na półeczce z takim arkolium, czyli z arką, kładziono ciało zmarłego i oczekiwano na rozkład tego ciała. Właśnie z taką nadzieją złożono Jezusa. Ale co najważniejsze, przy takim grobie, przed takim grobem zataczano olbrzymi kamień. Mógł być on kamieniem kwadratowym, prostokątnym, ale najczęściej był kamieniem okrągłym. I taki kamień widzimy właśnie tutaj. Jak ciężki musiał być to kamień, postaramy się za chwilę doświadczyć empirycznie. Do komory grzebalnej wchodziło się po schodach, mniej więcej takich, na których tutaj stoję. Te schody mają 2000 lat. Do głównej komory grzebalnej prowadziła bramka, a następnie drugie jakby drzwi, wrota, nad którymi zataczano kamień, głaz, taki jak ten. Mógł być on, tak jak powiedziałem, prostokątny, mógł być okrągły. Jakby na to nie patrzeć, do poruszenia takiego głazu potrzeba było siły co najmniej 10 do 15 mężczyzn wyposażonych w specjalne dźwignie, które umożliwiłyby przesunięcie tego kamienia. Co więcej, przed tym głazem w tych wrotach stawiano jeszcze pieczęcie. Nie wiemy jakie, być może żelazne. Ale te pieczęcie gwarantowały, że nikt niepowołany nie mógł wejść do tego grobu. Gdy kobiety przychodzą tutaj w pierwszy dzień po szabacie, w pierwszy dzień tygodnia, to znajdują głaz, kamień odsunięty, wchodzą do grobu i są przerażone, bo znajdują pusty grób. Ciała Jezusa w nim nie ma. Jakie to ma dla nich przesłanie i znaczenie? Co mogły wtedy czuć i co mogły zrozumieć? O tym
za chwilę, gdy staniemy przed Bazyliką Anastazis. A my popatrzmy jeszcze na ten grób, który mówi się, że należał do rodziny Heroda. Grób wykuty w skale, tak jak grób Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu kobiety, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nim dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. Wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały się im czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Do Bazyliki Anastazis wchodzi się poprzez słynną płytę namaszczenia. Oczywiście jest to wyraz tylko pobożności ludowej. To nie jest płyta, na której rzeczywiście położono Jezusa i go tutaj namaszczono. Ale pielgrzymi przychodzą tutaj, aby dotknąć, aby powąchać tradycyjnych olejków, którymi miało być namaszczone ciało Jezusa po pogrzebie. Tutaj piękna, cudowna, bizantyjska, wschodnia, prawosławna mozaika, która przedstawia zdjęcie z krzyża i namaszczenie Jezusa po jego pogrzebie, przed jego pogrzebem oraz złożenie do grobu wykutego w skale, którego właścicielem był najpierw Józef z Arymatei, potem właścicielem na 3 dni stał się Jezus, a teraz właścicielem tego grobu jest ciało Chrystusa, czyli Kościół. Niestety, to ciało Chrystusa jest bardzo podzielone, co bardzo boleśnie widać szczególnie tu, w tym miejscu. Stoimy przed edykułą Bożego Grobu, przed edykułą grobu Jezusa w Bazylice Anastazis. To miejsce kiedyś było jeszcze piękniejsze, gdy cesarzowa Helena nakazała wybudowanie tutaj bazyliki zmartwychwstania, zwanej Anastazis. To była monumentalna budowla, potężna, mogła pomieścić do 15-20 tysięcy ludzi. W jej centrum stała właśnie owa edykuła Bożego Grobu. Niestety w 1009 roku egipski kalif Hakim z dynastii Fatymidów, szaleniec, notabene syn chrześcijanki, nakazał zrównanie z ziemią tamtej bazyliki. Na jej gruzach krzyżowcy wznieśli nowy kościół, ale z grobu Jezusa do naszych czasów pozostały tylko szczątki ukryte w tej małej kaplicy. Dla nas ważniejsze jest jednak, że to miejsce jest rzeczywiście miejscem grobu Jezusa. Pustego grobu, który pozostaje znakiem zmartwychwstania. A co możemy zobaczyć w środku? Przekonamy się za chwilę. W miejscu takim jak to, w grobie pańskim, możemy jedynie kontemplować, ale nie śmierć, nie martwotę, ale życie. Bo właśnie tu, w tym miejscu, objawiło się życie prawdziwe. W tym miejscu kontemplujemy
Również te trzy słowa, które po łacinie brzmią surrexit, sicut dixit, zmartwychwstał, jak powiedział. Na tych trzech słowach zbudowana jest cała nasza chrześcijańska tożsamość. A święty Paweł doda jeszcze, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, jesteśmy bardziej od innych godni pożałowania. Gdy przychodzimy do Bazyliki Anastasis, powinniśmy mieć to samo uczucie, które miały kobiety, gdy przyszły do grobu Jezusa. Grób jest pusty. Co to znaczy? Dla tych kobiet był to najpierw wielki lęk. Ewangelia mówi, że były zakłopotane. Nie wiedziały, co się stało. Dopiero anioł objawia im sens tego wydarzenia. I to kobiety, które przyszły do grobu rankiem pierwszego dnia tygodnia, zrozumiały, gdy kontemplowały pusty grób. One uwierzyły, że słowa, które wcześniej wypowiadał Jezus, były autentyczną zapowiedzią, wiarygodną zapowiedzią tego, co się tu, w tym miejscu wydarzyło. Ale uczniowie Jezusa, mężczyźni, uznali to za czczą gadaninę. Jedynie Piotr, jako pierwszy według opisu Łukasza, przychodzi do tego miejsca, wraca, ale jest jedynie zdumiony, nic nie rozumie, jeszcze nie wierzy. Potrzeba będzie dopiero ukazania się zmartwychwstałego, aby Piotr i apostołowie i wszyscy uchwycili znaczenie tego, co się tutaj stało. A co się tutaj stało? Jezus wyszedł z rzeczywistości człowieka martwego, w rzeczywistość człowieka całkowicie dotkniętego i przeniknionego swoim bóstwem. Jezus wyszedł stąd uwielbiony. Wszedł w zupełnie inny wymiar. Wymiar dostępny tylko tym, którzy wstaną z grobu zmartwych tak jak on. On jest pierwszym, który zwycięża śmierć. I to jest opowieść o zmartwychwstaniu. Opowieść, w którą trudno uwierzyć. Dlatego ludzie, którzy tutaj przychodzą, często są ludźmi wątpiącymi. Dotykają miejsc, chcąc jakby przekonać się empirycznie, że to rzeczywiście miało tutaj miejsce. Ale samo zobaczenie miejsca nie wystarczy. Pusty grób dla człowieka pozbawionego wiary jest tylko pustym znakiem. Ale dla człowieka, który jest wyposażony w wiarę, który uwierzył, jest znakiem nadziei. Śmierć, Golgota, nigdy nie jest ostatnim słowem Boga. Ostatnim słowem Boga jest życie. Do tego życia jesteśmy powołani. Z Jerozolimy, dla Dronu i dla wszystkich ludzi dobrej woli, ojciec Wiesław Dalidowski.